Zakopane, 17 sierpnia 1927. Niepalenie, 13. N.N. Jaki szejtan cię opętał, żeby mnie tak męczyć? Kiedy ja czekam listu ze zgodą, ty stajesz dęba na wszystkie kopyta. Propozycja dokładnego powrotu do dawnego stanu rzeczy z rozstaniem na dłuższe okresy i gwarancjami podczas tychże wytrąciła mnie rzeczywiście z równowagi drugą wersję przyjąłem bez zastrzeżeń ale takie słowa jak konkubina garsoniera zdrada kobiety inne i tym podobne muszą być wykluczone z rozmów są to ogniwa łańcucha muszę móc chodzić gdzie chcę z kim chcę na wycieczki na przykład nie mogę być w przykry sposób inwigilowany i kontrolowany mogę się uperfumować włożyć coś na siebie i tym podobne bez krzyka i tak dalej gwarantuję brak przykrości podczas pobytu w twoich w zakopanem Wykluczam moją minę i moje usposobienie, które nie mogą być zawsze najszczęśliwsze, bo jestem człowiekiem nieszczęśliwym, na to rady nie ma i nie będzie. Nie chcę z nikim żenić się i chcę ciebie jako żony tego typu na całe życie. Czuję się ostatnio niewyraźnie. Zrozum, nineczko, że ja nie mam siły napisać nic innego. Niepalenie trzynaście, ciągła walka z zupełnym zniechęceniem do życia i Nonsensem. Nie bądź okrutna i nie miej do mnie bezsensownych pretensji. Przecież ja też jestem człowiekiem u diabła. Gwarantuję, że ci żadnych przykrości nie zrobię. Napisz dobry i mądry list i przestań się nade mną znęcać. Czekam cię więc od pierwszego września. Napisz, kiedy przyjedziesz. Twój Witkacy. Zakopane, 18 sierpnia 1927, NP14. NN, błagam cię na wszystko. Nie rób już żadnych trudności i pogódź się ze mną. Naprawdę nie mam już siły na te ciągłe szarpanie się. Ja też jestem człowiek. Jestem dziś chory od pół szóstej rano na żołądek. Gastritis. Był Kraszewski, kazał leżeć, a pogoda jak na złość bez chmurki. Napisz dobry list. Bez komplikacji. Opuścić cię nie mogę, o czym ciągle pisałem. Już dosyć tego. Całuję bardzo. Twój W. Zakopane 7 października 1927. Niepalenie 4. Nowe życie na wielką skalę. N.N. Wczoraj poszedłem rano do Marcelego, bo nagły kaszel bez kataru i ból w boku. Skonstatował podrażenie opłócne i kazał leżeć do niedzieli. Pogoda ładna. I to jest bardzo smutne. Zupełnie jestem opuszczony, bo nawet Marceli, który kazał leżeć do niedzieli, powiedział, że w niedzielę odwiedzi. Od ciebie listu nie ma. Bardzo smutno bez ciebie. Bóg widząc, że narzekam, będąc zdrowym, jak byk dał mi nowego szpryca. Jest to początek chorób, które będą stanowić okres mego męczeńskiego żywota. Nie palę, nie tracę ducha bo mam go bardzo mało. Bardzo żałuję, że pojechałaś. Byłabyś miała zajęcie w pielęgnowaniu obłożnie chorego fafulata. Piszę wszystko naraz. Całuję bardzo. Jest to już definitywny początek końca. Wolałbym śmiertelną grypę. No prawie. Niż coś z opłucną. Świństwo. Gorączki nie mam. Mam 37,1. Ale za to wczoraj miałem natchnienie. Jednak nie palenie to wielka rzecz, tylko trzeba przetrzymać 2 trzy dni depresji. Nie mając nic do roboty, mogłabyś spróbować. Ford twierdzi, że tylko praca daje szacunek dla samego siebie. A jednak choroba to oczywiście rzecz najgorsza ze wszystkiego, bo wtedy już w ogóle psiakrew nic nie można. I cała siła jest w rezygnacji. Całuję bardzo. Witkacy. Zakopane 18 października 1927 NP2. Najdroższa Nineczko. Dopiero wczoraj na dobre zacząłem nowe życie. Poznałem jakiegoś dyrektora sierszy wodnej, pana Dunajeckiego, który woził mnie autem i zaprosił do siebie. Ma mnie lansować. Wszystko to jest nad wyraz wszelki głupie. Po prostu kwiczeć można jak budzia. Nie wiem, czy w chwilach rozpaczy widzę właśnie wszystko, jak należy, czy też to jest nienormalny pogląd, ale na dnie jest niezałatwiony stosunek do ciebie. I to, że nie jesteśmy razem. Bo to wszystko inne, jak ci mówiłem, nabiera na tym tle jadowitej pospolitości i ochydy. A tak byłoby nieszkodliwe i łatwe do przezwyciężenia. Postanowiłem stoczyć ostatnią definitywną walkę ze sobą na całym froncie i pokonać kwik. Absolutną mam pewność, że życie moje jest skończone i że czekają mnie teraz tylko coraz gorsze męki. Lepiej byłoby teraz rozpić się i zakokainować, ale ze względu na matkę nie mogę tego wykonać. udać nikt płaciec Dziękuję za komplimenty, ale brzmią one dla mnie tragicznie. Tragicznie. Całuję bardzo. Kocham Cię szalenie. Twój W. Zakopane 19 października 1927 NP3. Nowe życie na wielką skalę. Definitywny kwintupel. Moja najdroższa jedyna, Nineczko. Potwornie Cię wprost kocham. I tęsknię za Tobą. Nie masz pojęcia, jakie parszywe jest moje życie bez ciebie, tylko w związku z tobą można wytrzymać tę pospolitość i marność egzystencji. Zaczyna to już powoli przerastać moją cierpliwość. Kintofronie, On mnie słyszy. Tylko to można zacytować. Do bólu nudzę się i zaczynam już tracić siły w walce z ochydą. Nie ma kto rady. Tylko trzeba uciec się do nieznanych wyrzęducha. A wczoraj mój portret, taki kuprowaty, naturalizm bez stylu, ogólny sos wszechświatowy, wykonała pod dyrekcją Kasprowiczowej siostra jej matki, pani... O, ja, de domo Anderson. Bardzo milutki chłopczyk. Możliwe, że wcześniej przyjadę do Warszawy, jak tu skończę te, te obstalunki. Okropne jest to, że nie możesz się ze mną pogodzić, bo bez Ciebie jest bardzo strasznie i nieprzyjemnie i po prostu wstrętnie. Utrzymuje się o dwa centymetry pod powierzchnią. Najwyższym wysiłkiem woli. Całuję bardzo. Twój Staś. Zakopane 21 października 1927. Palenie. – Najdroższa Nineczko, nie masz pojęcia, jak tęsknię za tobą. Okropnie mi ciebie brak. Cieszę się nawet na przyjazd do Warszawy, bo ciebie zobaczę. Robię jakieś kokluszowe dzieci, a dziś siostrę matki Kasprowiczowej za portret, który ona mnie zrobiła. Miałem z Czarnockim iść na Krzesanice, ale było tak pogodawo, że nie poszedłem, a on sam polazł na Liliowe. Pisze coraz piekielniejsze rzeczy w powieści i już niedługo brulion powinienem skończyć. Ale co z tego będzie? Nie wiem. Musiałem zapalić dla pisania i. poszło jak spłatka. Cześć, bardzo. Twój na wieki, Witkacy. Zakopane 2 grudnia 1927. Niepalenie 18. NN. Stan okropny. Zacząłem pisać ale zupełnie żyć się nie chce i piękna pogoda na przykład działa na odwrót. Czym się to skończy? Zaczynam się bać, że nie wybrnę. Do nudy piekielnej dołączyła się jednocześnie rozpacz życiowa Max. Co robić? Koniecznie musisz tu przyjechać po świętach, na narty ze mną. Jednak bez ciebie żyć bardzo ciężko. Całuję bardzo. Twój staś. Zakopane 3 grudnia 1927 NP 19. Po alkoholu. Moja nie inaczej. Życie bez Ciebie jest jednak bardzo przykre. Rozpad życiowa. Maksymalna nuda piekielna wydaje się rozkoszą wobec tego. Nie rozstawajmy się za żadną cenę, tylko pogódźmy się. Od rana płaczę, mimo że pogoda cudna. Wczoraj wpadłem w taką okropną rozpacz, że u hemplów, baronów, Wypiłem. Znowu mówił o baronostwie. I narysowałem NP18. Trzy rysunki. A dziś zacząłem portret Kemplowej oficjalny. I wypiłem piwo u Bielatowicza na NP19. Na pewno skończę w końcu. Samobójstwem. Diese Welt ist nicht passend für mein Interieur. Ja. Całuję bardzo. Twój Staszek. Musisz przyjechać. Zakopane 4 grudnia 1927. NP. 1 Najdroższa Nineczka. Ty okrutna świntuko, żeby nic tyle czasu nie napisać, a ja cię tak kocham, ty cholerko, obrzydbuliwko. Czy nareszcie zrozumiesz wartość autojebliwą prawdziwej miłości, ty cholerko? NP, twój. Po prostu żyć bez ciebie nie mogę i koniec, musisz się ze mną pogodzić. Kombinacja nudy piekielnej plus rozpaczy życiowej, Max, i takiej miłości do ciebie jest nie do zniesienia. I nie myśl, że ja żartuję, płaczę aż prawie wyję. Coś okropnego się ze mną dzieje. Nie wiem, czy wybrnę z tego. Zaćmił się umysł. Zagasły wszystkie światła we łbietko. śmierć jako jedyne rozwiązanie. Nie myśl, że już zwariowałem, ale jestem tego bliski. Zginiemy marnie oboje bez siebie. Lepsze jest jednak dla ciebie życie ze mną, mimo wszystko, niż rozstanie. Zakopane, 5 grudnia 1927, NP1. NN, nie mogę żyć bez ciebie. Jestem potwornie nieszczęśliwy. Z pisaniem nie bardzo. Wczoraj upiłem się znowu z rozpaczy u hempłów i zapaliłem. Dziś jestem zupełnie w stanie marmelady. Jeśli mnie opuścisz, zginę. Musimy się pogodzić. Całuję. Bardzo. Tak, to jest wielka miłość. I rozstać się z tobą nie mogę, bo cię kocham i koniec. Kiedy przyjedziesz? Może w same święta? Czy po... Hm. Już lepiej. Zakopane... 6 grudnia 1927 NP2 NN N. Nie mogę bez ciebie żyć i ciągle płaczę. Jestem w zupełnej rozpaczy. Z czysto egoistycznych powodów. A jeśli do tego pomyślę, że ciebie krzywdzę i że ty cierpisz przeze mnie, to kiszki mi się rozrywają. To śmieszne, ale pisząc ten list płaczę. Jak bóbr. Nie opuszczaj mnie, bo się zabije. Albo zwariuję, błagam cię, nie rozstawaj się ze mną. Kiedy przyjedziesz? Drugi raz nogę wykręciłem. Śniegu nie ma. Moja najdroższa Nineczko, Jakże potwornie ciebie kocham. Jak jestem strasznie nieszczęśliwy. Nie masz pojęcia. List twój dzisiejszy dobił mnie kompletnie. Mam jednak trochę nadziei w Twoim rozumie. Płaczę ciągle. Do zupy chapały łzy. Ale ja, który nigdy apetytu nie traciłem, nawet podobnie ogniem artylerii, nie mogłem prawie jeść. To jest bardzo śmieszne. Obawiam się, że zbyt lekkomyślnie bierzesz na siebie za dużą odpowiedzialność. Nie wiem czemu jeszcze mam ochotę coś dopisać. Żadnej nadziei. Szereg bezsensownych dni śmierci za życia. Nawet na niepaleniu nie ma nadziei, bo po dwudziestu dniach jest gorzej. I będzie coraz gorzej. A już teraz jest nie do wytrzymania. więc po co? Coś kiedyś mówiłaś, że ci wróżka powiedziała, że jesteś fanfatel? fratel. Rzeczywiście. Miała rację. Moją winą jest to, co nie jest moją winą. Czy nie możesz imię wyższych uczuć plunąć na to wszystko? NP2. Ledwo mogłem rysować. O pisaniu nie ma mowy. Straszne mam wyrzuty sumienia spotęgowane do NT. Twoim listem. Zakopane 7 grudnia 1927 NP3. N, n. Jeszcze nigdy nie byłem w takim stanie. Od rana budzę się po parę razy z uczuciem bólu fizycznego, niemoralnego w dołku, w piersiach, w sercu czy gdzieś. Nie wiem. Od rana mam drżączkę wewnętrzną. Ciągle chce mi się płakać. Nie wiem, czy nie zwariowałem już. Ponieważ widzę, że inaczej nie można, więc błagam cię na wszystko: nie opuszczaj mnie. O ile nie chcesz mieć zbyt wiele na sumieniu, zrobię co tylko będę mógł, aby ci było dobrze. Chciałem dziś się opanować, czytać coś, pisać. Nic. Coś tam robiłem i na wylot tylko myślałem o tobie. Jeśli do jutra nie dojdę do równowagi, to będę musiał przyjechać teraz do Warszawy. Jutro może wyjadę o 6.15. Muszę się z tobą widzieć i pomówić jeszcze wszystko. Cała przyszłość, praca i tak dalej. Zupełnym nonsensem. Z chwilą, kiedy ten problem jest niezałatwiony. A nie widzę, żeby ci mogło być lepiej bez mnie, tym bardziej, że mówiłaś matce, że oprócz mnie nikogo nie masz. No, nie mogę się opanować. To jest straszne. Chciałbym ryczeć, jak Bał. I ledwo się trzymam, aby tego nie robić. Jedynym wyjściem stanie się dla mnie w bardzo niedługim czasie? Samobójstwo. To jest najokropniejsze, że nic przed sobą nie widzę. Może nie warto dla mnie się poświęcać? Ale znowu nie myśl, że mi tylko o mnie chodzi. Twój los jest tak z moim związany, że ani w ząb jedno bez drugiego ruszyć się nie da Boję się, czy już nie zwariowałem Mam ochotę pić na umór Ale się wstrzymuję Na święta musisz tu przyjechać Zatelegrafuj zaraz rano, jak otrzymasz list A uważaj na treść listów i telegramów, żeby nieszczęścia z tego nie było Może przesadzam może jestem histerykiem, ale ponieważ od 1914 roku nic podobnego ze mną nie było, więc chyba to jest prawda. Prawda? Całujecie, moja najdroższa. Niech cię ten dziwny stwór, do którego się modlisz dwa razy dziennie, natchnie czymś dobrym. Twój bardzo nieszczęśliwy Staś. Zakopane 8 grudnia 1927? Palenie. Najdroższy Ninecz. Wczoraj, nie mogąc pisać i czując dziwne, nieznane ściśnięcie moralnego bólu w dolnych żebrach i sercu, ciągle z zapasem łez, począwszy od serca aż do oczu, zapaliłem. Po czym. I dziś rano pisałem, ale boję się, że nic ze mnie nie będzie. Jeśli mnie opuścisz, będziesz miała ciężki grzech na sumieniu. A sama mówiłaś matce i pisałaś do ojca, że oprócz mnie nikogo nie masz. Stan mój okropny. Skończyłem dziś hemplową. Niepalenie 19, jeden, dwa plus palenie. Obawiam się bardzo, że zwariuję. Ciągle męczy mnie wizja życia skończonego za życia bezsensownego i przepełnionego, nie dającą się zabić męczarnią. Bo jeśli niepalenie zawodzi po trzech tygodniach, to co? A może? W Warszawie mogłem pracować i czuć się możliwie, to dlatego, że ciebie wampiryzowałem i bez tego żyć nie mogę. Straszne są tajemnice dusz i ciał ludzkich. Żebym był kochankiem królowej Sabry, to bez ciebie jest to niczym i wszystko pospolicie je beznadziejnie. A przy tym zaczynam formalnie nie znosić zakopanego! Co robić? Hm? Boże, Łukasz, mnie prędzej dobrze i daj mi już spokój. Całuję cię bardzo, Twój bardzo nieszczęśliwy W. Co napisać do ojca? Zakopane 9 grudnia 1927 N -n. Dziś rano był telegram, który mnie trochę pocieszył. A dawniejszy list zmartwił. Ale trochę jest lepiej. Jakkolwiek w ogóle tak ciężkiego stanu nie było jeszcze. Nie widzę zupełnie przyszłego życia. Bezcelowa, beznadziejna, bo lepiej nie będzie. Nuda i męka. Znowu przestanę palić bez picia, ale jakoś na paleniu mniej cierpiałem, miałem trochę natchnienia w powieści. I telefonu i proszę do Steinsberga, czemu 50561 nie odpowiada na listy? Czy mam na styczeń, którego przygotować, rękopis pracy polemicznych? Będę walczył dalej, ale koniec, bez interwencji szczęśliwego o przypadku. Smutny. Błagam cię, nie opuszczaj mnie. Nie wiedziałem, że byłem taki okropny w Warszawie. A co do tego czytania razem, to jest nieporozumienie. Dziękuję Ci bardzo za telegram, całuję najserdeczniej z najgłębszym przywiązaniem. A matka przestała mnie męczyć. Twój na wieki, witkacy. Zakopane 10 grudnia 1927. Najdroższa moja nineczku, dziękuję Ci za ekspres, który mnie bardzo pocieszył. Zgadzam się na przyjazd po świętach. Tak napisałaś. Moje najdroższe biedacy te two, a może... Tsz, tsz? Tylko nie opuszczaj mnie. Definitywnie. Wczoraj pisałem do ojca, napomykając mu o nieporozumieniach. Wyrażając zdanie, że gdyby wszystko dokładnie wiedział, to by mnie zrozumiał. Detali żadnych mu nie pisałem. Piszę powieść. I trochę jest mi lepiej w tym punkcie czasu, ale potwornie mi się ciągle przedstawia przyszłość. Może będą jakieś portrety na święta przez hemplu? Hemplowa nie zapłaciła mi jeszcze. Ja też jestem w stanie zupełnej marmolady. Może, jak przyjedziesz, ułożymy jakiś program, który nie pozwoli nam na rozstanie, które. Sensu nijakiego nie ma. Całuję cię bardzo, moja najdroższa, i życzę wypoczynku. Twój wieczny, Witkacy. Zakopane 31 grudnia 1927. N. N. Dziękuję Ci za list, ale przerażasz mnie. Jeżeli o najmniejszą rzecz chcesz wyjechać lub wynieść się, nie będę wiedział, jak postępować. Najlepiej przyszli mi listę tych rzeczy, których mam nie robić. Wyraźnie, z punktami numerowanymi, a ja ci podpisaną odeślę. Zupełnie serio, zrób tak. A unikniemy nieporozumień. Jestem w rozpaczy, że płakałaś i chce ci rąbek nieba przychylić, ale trochę miej też względu na mnie. Bo ja jestem bardzo nieszczęśliwy i jadę ostatnią parą. Wstałem dziś. Jak zawsze o siódmej skończyłem Głębockiego i z lulą, i gnarałem Hemplem na gubałówkę. Zjazd do szpitala, śnieg potworny, lód szreń i tym podobne. Bez alkoholowego sylwestra spędzam na Antolówce Jutro trochę wypiję na pożegnalnej orgii u Staroniewiczów. Oni wyjeżdżają zupełnie 15 stycznia. Całuję bardzo bardzo i proszę o dokładny czytelny list w Kiedy Ty przyjedziesz